Miejscem działań był najdłuższy tunel w Polsce w okolicy granicy z Czechami. Jego długość to 2300 metrów. Scenariusz ćwiczeń zakładał ekstremalne wyzwania dla uczestników. Scenariusz dzisiejszych ćwiczeń jest mocno rozbudowany, ponieważ składa się z kilku epizodów. O 8:30 w Starych Bogaczowicach już rozpoczął się symulator pożaru lasu, gdzie ćwiczy kompania gaśnicza. Natomiast tu, gdzie w tej chwili stoimy, czyli przed wjazdem do tunelu drogowego w miejscowości Sady Dolne, doszło do kilku epizodów. Jeden to jest rozszczelnienie substancji chemicznej, wypadek komunikacyjny z dużą ilością osób poszkodowanych, a tutaj nie opodal widzieliśmy zadymienie pokazujące symulację też pożaru oraz niedługo zawiśnie tam paralotniarz, którego trzeba będzie również podjąć z technikami ratownictwa wysokościowego. Infrastruktura tunelu wyposażona jest w najnowocześniejsze elementy zabezpieczeń, zapewnia Adam Buczyński, dyrektor techniczny systemów. Praktycznie są tutaj wszystkie systemy, które są stosowane na całym świecie w najnowszych obiektach tunelowych, zaczynając od zasilania i gwarancji tego zasilania przez systemy monitoringu, wideodetekcji dualnej w podczerwieni, obserwacji co się dzieje w zadymieniu, systemy nagłośnienia dedykowane do obiektów tunelowych, wentylacja. Kciuki za powodzenie ćwiczeń i pozytywne testy zabezpieczeń najmocniej trzymali przedstawiciele wykonawcy obiektu. Roboty betonowe wykonawca zakończył w maju bieżącego roku, czyli przed planowanym terminem. Dzisiaj w pewnym sensie testujemy to, czy ten tunel zaprojektowaliśmy dobrze, funkcjonalnie i dobrze pod względem bezpieczeństwa i bardzo liczymy, że te nasze rozwiązania inżynierskie zostaną poprawnie zweryfikowane. Ćwiczenia ratownicze tunel są jednym z ostatnich etapów oddania obiektu do użytkowania. Obecnie trwają prace wykończeniowe i konieczne odbiory techniczne. Wkrótce zostanie zainstalowane oznakowanie drogowe. Wszystko zgodnie z planem i harmonogramem. Chcemy całą trasę tutaj 16-kilometrową, pozostał ostatni 16-kilometrowy odcinek wraz z obiektami, tymi inżynierskimi tunelami, otworzyć w wakacje tego roku. GDDK IA zaznacza, że w tym roku został już udostępniony dla ruchu 30-kilometrowy odcinek drogi S3 w okolicy Świnoujścia. Łącznie z 16-kilometrowym odcinkiem z Kamiennej Góry do Lubawki będzie gotowa cała 520-kilometrowa trasa ekspresowa od Bałtyku do Czech. Jednak w kierunku Pragi jeszcze się nie rozpędzimy. Realny termin oddania kontynuacji ekspresówki przez naszych sąsiadów to przełom 2027 i 2028 roku.